Witamina D ma ogromne znaczenie dla zdrowia naszego organizmu. Powszechnie znaną właściwością tej witaminy jest homeostaza wapniowo-fosforanowa organizmu, wzmacnianie odporności, ale także ma wpływ na możliwość występowania zachorowań lub zaoszczenia schorzeń. Analizując publikacje naukowe, szukałam odpowiedzi na 6 następujących pytań. Czym jest witamina D? Jak ją dostarczyć organizmowi? Jakie są źródła witaminy D? Jaka jest optymalna dawka witaminy D? Czy kumuluje się w organizmie? Konsekwencje niedoboru witaminy D. Czym jest witamina D? By móc odpowiedzieć sobie na to pytanie, należy wpierw przytoczyć definicję witaminy, która mówi, że witaminami nazywamy substancje egzogenne, dostarczane do organizmu z pożywieniem, gdyż sam organizm nie jest w stanie ich wytworzyć. W związku z tym witamina D jest raczej hormonem niż witaminą. Mimo to powszechnie stosuje się określenie witamina D i ja również będę używać tego określenia. Witamina D, cholekalcyferol, wywodzi się z cholesterolu. Jak ją dostarczyć organizmowi? Witaminę D można dostarczyć naszemu organizmowi zarówno poprzez promieniowanie słoneczne na nasz naskórek, jak i wraz z pożywieniem. Niemniej jednak oblicza się, że tylko 10% zużywanej w organizmie witaminy D dostarczana jest wraz z pokarmem, egzogennie. Reszta ma pochodzenie endogenne, to znaczy powstała pod wpływem promieniowania słonecznego. Padające na skórę promieniowanie UVB o długości fal 290 do 320 nanometrów powoduje powstanie prewitaminy D. Następnie temperatura skóry powoduje jej izometryzację, w wyniku czego tworzy się kalcjol, czyli cząsteczka witaminy D, która uwalniana jest do krwi. W wątrobie ulega przekształceniu do 25-OHD3, czyli kalcydiolu. Kalcydiol jest nieaktywny biologicznie i stanowi prohormon. W nerkach pod wpływem DBP powstaje kalcytriol, który stanowi najbardziej aktywną biologicznie postać witaminy D. Źródła witaminy D. Egzogenne źródło. Na liście produktów o wysokiej zawartości witaminy D znajdują się przede wszystkim ryby, np. węgorz 1200 IU na 100 g, śledź w oleju 800 IU na 100 g, łosoś 540 IU na 100 g, dorsz 40 IU na 100 g, oraz żółtka jajka 54 IU na 100 g. By zapewnić dzienną dawkę witaminy D, należałoby zjeść na przykład 100 g świeżego węgorza lub 20 jajek. Witamina D znajduje się również w mleku, serze żółtym czy grzybach, ale w znacznie mniejszych ilościach. Tran zawiera duże ilości witaminy D. Endogenne źródło. By doszło do syntezy witaminy D w naskórku, niezbędne jest promieniowanie słoneczne UVB o wartości 20 mJ na centymetr kwadratowy. Po ekspozycji całego ciała na minimalną dawkę promieniowania UVB następuje w ciągu 24 godzin uwolnienie do krwiobiegu 10 tysięcy do 20 tysięcy IU kalcydiolu. W zależności od pigmentacji skóry, dla osób o jasnej karnacji następuje to już po 10 minutach. A dla osób ciemnoskórych po 120 minutach. Dotychczas nie są znane przypadki przedawkowania witaminy D pod wpływem korzystania z kąpieli słonecznych. Endogenne wytwarzanie witaminy D jest zależne od pory roku, dnia, szerokości geograficznej, pigmentacji skóry oraz wieku. Aby w naszym naskórku powstało około 10 tysięcy jednostek witaminy D, potrzeba jednej dawki rumieniowej, czyli lekkiego zaróżowienia 18% powierzchni skóry. Poniżej zamieszczam rysunki pochodzące ze strony Fundacja Jagoda, przedstawiające podział poszczególnych części ciała w procentach, dzięki czemu będziemy w stanie określić, ile to jest 18% powierzchni naszego ciała. Jaka jest optymalna dawka witaminy D? W naszej szerokości geograficznej w okresie od grudnia do marca należałoby przebywać na słońcu około 200 minut na dobę z przynajmniej 18% odsłoniętą powierzchnią ciała, by zapewnić optymalną syntezę witaminy D. Naukowcy są zgodni,
co do zaleceń uzupełnienia witaminy D w przypadku stwierdzenia niedoboru, to jest, gdy jest niższe niż 50 nanomoli na litr. Według poniższego opracowania dawkę całkowitą oblicza się według wzoru. Całkowita dawka terapii IU równa się 40 razy 75 stężenie 25 OHD nanomol na litr surowicy pacjenta razy masa ciała w kilogramach. Powstały zalecenia opracowane przez polską grupę roboczą International University Family Medicine Club, wytyczne dla lekarzy rodzinnych dotyczące suplementacji witaminy D są podane poniżej w linku. Czy witamina D kumuluje się w organizmie? Kalcydiol o około 25-dniowym okresie półtrwania umożliwia utrzymanie stałego stężenia 25 OH-D3 w surowicy krwi niezależnie od dawki spożytej witaminy D3. 25 OH-D3 jest aktywowana przez obniżenie stężenia kalcytriolu, ponieważ witamina D jest magazynowana w organizmie. Rekomendowaną dawkę witaminy D można podawać w innych wariantach niż codziennie, na przykład co drugi dzień albo raz w tygodniu. Konsekwencje niedoboru witaminy D. Witamina D bierze udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej, co ma na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego i właściwej gęstości mineralnej kości. Jest niezbędna do wchłaniania wapnia, mobilizuje go z kości, gdy jego podaż w diecie jest niedostateczna. Nawet niewielkie niedobory tej witaminy obniżają siłę mięśni szkieletowych. To wszystko usprawnia układ ruchu. Badania potwierdzają, iż w grupie dzieci i młodzieży z próchnicą zębów większość stanowiły osoby z niedoborami witaminy D i zaburzeniami mineralizacji tkanki kostnej. W 1941 roku Apperley zaobserwował korelację pomiędzy zwiększoną ekspozycją na światło a spadkiem śmiertelności z powodu kilku typów nowotworów. Kolejne doniesienia wskazują na korzystne działanie witaminy D i zdają się potwierdzać obniżenie ryzyka występowania raka jelita grubego, raka sutka, raka piersi, jajników, prostaty czy raka trzustki. Niedobór witaminy D powoduje krzywicę, osteoporozę oraz osteomalację. Zaburza równowagę immunologiczną, odporność. W następujących schorzeniach również stwierdzono niedobór witaminy D. Tkanki mięśniowej, miopatia, w chorobach nowotworowych, autoimmunologicznych, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, niestoiste zapalenie jelit, cukrzyca typu pierwszego, łuszczyca. W chorobach układu krążenia, nadciśnienie, cukrzyca typu drugiego, zespół metaboliczny, zawał. Infekcji oraz depresji.